Jest za 15:11 wieczorem, więc to idealny czas. Na 6 kawy. Witamy Was serdecznie w odcinku Nienasyconych. Dzisiaj będziemy mówić o... kawusi. I nie jesteśmy sami. Tak, ponieważ na kawie się znamy nie najgorzej, no, ale nie tak dobrze jak Maciej, który jest z nami. Dzień dobry Państwu. Jezu, ale się czuję teraz telewizyjnie. Jesteśmy w kawiarni Coffee Desk na ulicy Wilczej w Warszawie. I tutaj będziemy się zajmować kawami. Ale to nie będzie taki normalny odcinek, gdzie testujemy 25 rodzajów kaw, niewiele o nich wiedząc. Raczej będziemy testować te najpopularniejsze, różne, które kojarzycie. I porównywać je z takimi, których być może nie kojarzycie w asyście właśnie specjalisty. Kurczę, tak to brzmi, aż się stresuję, wiesz. To chodzi. Dobrze, więc zaczniemy od blind testu 6 kaw. Mamy miks kaw od takich, które wszyscy znacie i są ogólnie dostępne i wszędzie możecie znaleźć je w sklepie. Takie i... poniżej dwóch dych. Ale tak, są też powyżej dwóch dych. Są powyżej nawet powyżej pięciu dych. Wszystkie kawy przygotowałem w ten sam sposób, używając tej samej ilości kawy, tej samej ilości wody, o tej samej temperaturze, mieląc je w tym samym młynku na tą samą grubość. I zaparzałem je metodą przelewową, dzięki czemu kawy będą przefiltrowane, nic nie będzie rzęzić w zębach, powinny być czyste w smaku, no i taka metoda spowoduje, że będziecie mogli najlepiej ocenić to, co było jedyną zmienną, a tą zmienną były właśnie ziarna. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, bo pewnie kilka osób już pisze komentarz, żebyście się w tym momencie zatrzymali, to... nie jest odcinek sponsorowany przez żadnego producenta kaw, ani przez Coffee Desk. Po prostu jesteśmy u specjalistów, którzy się na kawie najlepiej znają. I to tylko dlatego. Tak, teraz możesz nacisnąć Ctrl-A, Ctrl-A, backspace ten komentarz i napisać inny. Tak, pijmy, róbmy to. Kawy były przetrzymywane, każda z nich, w osobnym termosiku, żeby były o tej samej temperaturze, żeby nie było, że jedna jest cieplejsza, a druga chłodniejsza. Kawa numer 1. Czuję palenie. Rzeczywiście jest gorące. No, smakuje jak kawa. Smakuje jak kawa? Maciek powiedział przed nagraniem, że sędziowie na konkursach dla baristów są wcześniej kalibrowani. I tak, wydaje mi się, że ta pierwsza kawa jest taką naszą kalibracją. Dokładnie, trochę. Bo nie macie jeszcze punktu odniesienia, więc jak obok niej postawimy dwójkę i spróbujecie dwójki, a potem trójki i czwórki, to dopiero będziecie wiedzieć, czym one się różnią. Teraz sobie pomyślałem, żeby jeszcze popatrzeć na tą kawę, ale tutaj to już w ogóle popłyniemy, to się nie uda. No i właśnie o to chodzi. No. Nic nie było widać, żadnych różnic. Nic nie widać. Sugerować się tylko smakiem. To jest po prostu czarna kawa. Ona też będzie smakować inaczej w czasie. O! To jest lepsze troszkę. To jest lepsze troszkę. Bardziej kwaskowate. O! O! Według mnie. W porównaniu do numeru 1. Jest na pewno bardziej kwaśna. Jest lżejsza moim zdaniem, w sensie w smaku. To jest bardziej aromatyczna, jakbym ja miał oceniać. Zdecydowanie numer 2 bardziej mi smakuje. To jest numer 2, bardziej owocowa. Tak to się robi. Ta kawa jest troszkę gęstsza. To jest jedynka. Tak, jedynka jest trochę gęstsza, jest taka cięższa na języku. Więcej odrobinkę w niej czuć, tak jak powiedziałaś, nut palenia, ale to nie jest spalenizna, węgiel i asfalt. Myślę, że jeszcze możemy trafić na taką kawę dzisiaj. Tak. Ta ma niższe body, czyli jest rzadsza, nie jest taka gęsta, nie jest taka intensywna, ale w tej było więcej ogólnie pojętego kawowego smaku, jak dla mnie. Ona po prostu miała, czuć było więcej kawy w kawie, mówiąc takim najprostszym językiem. Ta miała odrobinkę wyższą kwasowość, ale jest taka nieco bardziej, jak dla mnie, płaska w smaku. Mniej się dzieje. Czy jest coś takiego, że zeruje się? Tak, można wyzerować sobie węch, wąchając kawę ziarnistą lub własną skórę. Aha. Mam więcej informacji niż numer 2 na pewno. Tak jak mówiłeś, że dwójka jest trochę taką wersją light, mniej kawy w kawie, to ta jest trochę dla mnie kompromisem. Czy ja mogę bardzo odważną tezę wysunąć? Jedziesz. Zobaczymy, czy się uda. Ja obstawiam, że to jest ta. Jak ja spróbuję... to będzie wiadomo. Nic nie będę mówił. Nic nie. Ale... No ta jest dużo bardziej herbaciana i lżejsza. W sensie konsystencji. Po zapachu...
odważnie powiem, że... Że numer 4. A tak, to jest ta kawa numer 4. O. To jest to. Ojejku, to jest tak bardzo to. To jest kwaskowate. Tak? Czuję karczochę na słońcu, polanego cytryną. Oj, dobre. Dobre? Pana, to ty gadasz. To jest dobra kawka. Chyba, że po prostu nie znam... No tak, jest zupełnie inna niż ta. No to musi być ta. Już nawet nie znam drugich kaw, ale to jest... Znaczy jest duży kontrast, jest nie? Ta kawa jest zupełnie inna niż trzy poprzednie. Tak. Jaki warzywniak faktycznie. No, nie. Bardzo odważnie. Oboje, oboje stwierdzamy, że to, bo wiemy, że to jest najdroższa kawa. Ona kosztuje prawie 60 zł za 250 gramów. Jeżeli to jest ta kawa, to wyróżnia się smakiem w zupełnie inną stronę, niż moglibyście się spodziewać. Jest bardziej... Jest bardziej... Jak sok z owoców leśnych. Tak. Jest bardzo owocowy. A nie jak mocna włoska, taka palona kawa. Tutaj tego prawie w ogóle nie czuć. Czy piłeś kiedyś kawę przyrządzoną w taki... niekonwencjonalny sposób, czyli coś, co mogło być na słono lub coś, co było z tłuszczem. Tak. Okej, okay. Tak. I co to było? Najdziwniejszą kawą, jaką piłem, to była kawa z dodatkiem, pamiętam, chili i jakiejś takiej ostrej papryki. Okej. Okay. Nie było to zbyt udane połączenie, ale piłem też taką kawę dosyć hardkorową w Chinach, na plantacji. Gdzie na jednej takiej wielkiej patelni jak wok, ale taki monstrualny wielki wok, na ognisku paliło się kawę, spalało się kawę na asfalt, a na drugiej takiej patelni rozpuszczali cukier i on się robił taki płynny i masło i potem wlewali to płynne masło i cukier do tej kawy, aż to się wszystko tak posklejało, było takim spalonym czarnym węglem i potem nam serwowali tą kawę ze skondensowanym słodzonym mlekiem i musieliśmy to pić. I na szczęście mleko było tak słodkie, że przykryło wszystko. Tak jest, tak jest. Ale to był jak posiłek. To brzmi jak posiłek. No powiem ci, że to było strasznie. Czułem tego raka, którego po prostu tam w siebie wlewam, nie? Od tej spalenizny. Nie róbcie tego w domu. To jest co? Piąteczka, no dobra. Tak, o. Numer 5. O! O! O. To jest... czekaj. O. Nie, to nie? Nie rozumiem tej kawy za bardzo. Jest kwaskowata, ale to jest coś, do czego nie jestem kompletnie przyzwyczajona, ten smak. Może tobie smakować. Chyba mamy... Jest kwaśna. ...totalną przeciwność. Ale tak mocno kwaśna. Tak inaczej kwaśna. Ale nie. Też nie jest jakaś... Nie czuć w niej ciężkiego aromatu kawy, takiej kawy, więc... Nie czuć palenia. Palenia, o właśnie. W aromacie ma... Znacznie bardziej owocowy charakter. Ja wiem, która to jest kawa. Już teraz wiem, która to jest kawa. Czyli to jednak może być ta kawa, o której myślałem wcześniej. Czy no dobrze. Czy to jest z Etiopii? Czy... Tak. Okay. To może być ta kawa jednak, tak. Furtka to była właśnie taka leśno-owocowa, mocno cytrusowa, taka funky wręcz, to ta. Ma więcej takich żółtych owoców, taka lekko jakby sfermentowany dżem, takie przejrzałe owoce w niej czuć. Zapraszamy. Czas na finał. Okej. Okay. Czy jednak będzie asfalt to, na koniec? Co? To pachnie jak taki popcorn, który się nie zrobił i został na patelni i był taki już czarny i w desperacji próbujesz go przegryźć. Ta jest zdecydowanie jakby była przepalona dla mnie. I popcornowa. Nastał czas próby. Bo tak naprawdę dwóch jestem prawie pewien, ale... Poczekajcie, bo powinniśmy ustalić pewną jeszcze bardzo ważną rzecz. Dawaj. Ile kawy pijasz? Jak często? Codziennie kubek, tak? I czy dbasz do śniadania. O nią? Czy masz specjalne urządzenia? Mam młynek. Czy zainwestowałeś w... Mam młynek, mam ekspres. Okej. Okay. Ty śnisz o kawie i budzisz tak, Maciek się, śni o kawie. Kawa tak, cię ja budzi tak naprawdę. Kawa, ty żyjesz, tak. Bo kawa cię budzi. Tak, moja ulubiona kawa to jest ta pierwsza rano, kiedy tylko otwieram oczy i od razu mam w głowie, o, czas na kawkę. Okej. Okay. A jaka jest wasza ulubiona kawa? Czekałem na ten moment w odcinku, żeby wreszcie zadać to pytanie. Dobrze jest. Ja jestem cały spocony już. Jestem już cały spocony. Tak jeszcze nie. Dobrze. Jeszcze nie. Zróbmy reveal. Która jest która? Zacznijmy od tej. Ja obstawiam, że jest to. Ja obstawiam to. Czyli szósteczka, no. Dobra, to teraz taki counter z punktami musi być. Nie gramy. Nie gramy na punkty teraz, dalej. Dobra, no to gramy Karol z Garo. Szóstka. Dobra. To jest żółte chibo. Okej.
Okay. Dobra, jedziemy do piątki. Tak jest. Ja tylko sobie przypomnę szybko. Ja nie zgaduję. To ta. To ta, no. Tak, tak. To ta, to kawa z Etiopii. Tu tak. Też nie musimy za bardzo zgadywać. Jest, dokładnie, tak. Barszczyk z Kenii. Ale jak czuć tą różnicę? Ale tak po prostu... Nie trzeba się super znać na kawie, ale jest... Oh. Co jest ciekawe, to była kawa o najwyższej kwasowości, najbardziej inna. Jak ludzie teraz oglądają, słyszą barszcz, to myślą, że tam nie do końca na styki działają. Ale, co ciekawe, ja bardzo wiele robię degustacji różnych dla początkujących kawoszy, ludzi kompletnie nie interesujących się tematem. I kiedy oni mają na stole kilka kaw bardzo podobnych i taką jedną, która jest kompletnie inna, to kiedy w ciemno wybierają, to wybierają często właśnie kawy z Kenii, bo one są najbardziej kwasowe, kompletnie inne, mimo że większość osób twierdzi, że nie lubi kwasowości w kawie. Tej ubyło najwięcej, to jest... Trójka. Ja myślałem, że ta to jest ta. Myślałem, że to jest ta. Tak, myślałem, że to jest ta i teraz mam dylemat. To jest albo Art Cafe, albo Lavazza i ja zrobię dziki strzał i powiem, że to jest Lavazza. Co powie Paulina? Ja nie mam pojęcia. Nie wiem. No nie zarobiłeś punktu. Nie, kurde. Czyli ta? Nie. Nie? Jakobs. Tak. Czemu jej tyle ubyło? Ej, to Jakobs dostaje u mnie plusa. Jest... Dostaje u mnie zdecydowanie Jakobs plusa. Na mój nie bardzo wyrobiony nos chciałem porównać to. Okej, okay, no potem jak już zasmakowałem tej kawy, to było czuć różnicę. Spoko. Przynajmniej moim zdaniem, Jakobs, naprawdę spoko. Właśnie zielony ma sporo kwasowości wbrew pozorom, tak, i bardzo wielu konsumentów właśnie to o tym mówi, więc jak ktoś lubi tego typu kawę, to z takich dostępnych powszechnie, on jest zazwyczaj wybierany właśnie ze względu na to, że ma wyższą kwasowość niż chociażby szóstka. Okay. Co nam zostało? Dwa. Numer dwa. To była ta... taka bardziej płaska, lightowa herbaciana. Nie, herbaciana. To... Mniej kawy w kawie niż jedynka miała. Fuck. Ale zobaczcie, co zostało. Lavazza, te kawy nawet są podobne z opakowania. I cenowo też to jest różnica... Paru złotych. Tak, 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 tak. Ta kosztowała ile? 20... 29? 29, to 20 chyba... 2? Ja też nie wiem. Ja strzelam, że to jest numer 1. Że jedynka to Lavazza. Co strzela Karol? To ja strzelam na odwrót, ja strzelam, że dwójka to Lavazza. No i dobrze strzelasz. No. Ale to był strzał. Ale to był strzał, 100%. Jak to jest z tą kawą przepuszczaną przez zwierzaka? Masz na myśli kopiluwak. Tak. Tak, jest taki mit, czy wciąż niektórzy myślą, że to jest najlepsza, najdroższa kawa na świecie, a wcale nie jest. Nomen omen. I generalnie to jest shitowa kawa. Dosłownie w przenośni. Tak. Dlatego, że zwierzaki, cywety, z których pozyskuje się ziarna kawowca, są trzymane w skandalicznych warunkach, w klatkach. I to cały ten biznes obiera się tylko i wyłącznie na okrucieństwie i wyzysku. I wydaje mi się, że nikt, kto pije kawę, nie chciałby mieć z tym nic wspólnego, zatem przestrzegam was przed kupowaniem, marnowaniem pieniędzy na kopiluwaka, nie tylko ze względów etycznych, ale też ze względów sensorycznych. Ta kawa jest po prostu ohydna w smaku. Okay. Ile ona kosztuje? To zależy. Oko. Wiesz co, tak na kilogram przeliczając od 500 zł w górę. Można ją kupić dużo drożej, z certyfikatem, bez, ona też jest spalona w sposób taki kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek troski i tak dalej. Wszystko to jest nastawione tylko i wyłącznie na to, żeby przywieźć pamiątkę na przykład. Pytanie ze 100 punktów. Czy kawę tanią, łatwo, w miarę można podbić, można sprawić, żeby lepiej smakowała innym sposobem przyrządzenia? Nie. To znaczy, nie? Inaczej. W domu można zrobić kawę tanim sposobem, bardzo dobrze, ale z taniej kawy nie da się zrobić dobrej kawy. Okay, to, co jest w paczce, to jest 100% jakości danej kawy. I my nie możemy wyciągnąć, spowodować, że ona będzie miała więcej cukrów w sobie zawartych, że ona będzie miała więcej kwasowości lub mniej, że będzie świeższa i pełniejsza. Ona już to w sobie ma i to, co my możemy zrobić, to poprzez unikanie błędów w procesie parzenia wyciągnąć 100% z jakości. Zazwyczaj mając gorszą wodę, gorszy sprzęt, gorszy młynek, robiąc rzeczy na oko, tracimy trochę potencjału kawy, który znajduje się w paczce. Innymi słowy, im lepszą kawę kupujemy, im wyższej jakości jest surowiec, tym wyższego pułapu zaczynamy. I żeby dobrze zaparzyć kawę w domu, wystarczy tak naprawdę pamiętać o tym, żeby używać świeżej, filtrowanej wody. Wystarczy taki filtr z banku. Może być też woda źródlana, byle nie mineralna i byle nie byłaby to kranowa. Okay. Druga rzecz jest taka, to żeby, jeżeli chcecie kupić jakieś urządzenie, to zacząć od młynka.
to młynek, a nie ekspres jest tak naprawdę najważniejszym urządzeniem. Dlatego, że ekspres to z reguły jest pompka do wody z grzałką. Tak jest. Mhm. Dokładnie. I on ma po prostu podać wodę o odpowiedniej temperaturze i odpowiednim ciśnieniu. Natomiast to młynek w takim dużym przybliżeniu decyduje o tym, jak równe będą cząsteczki kawy, które mielimy. Klaps? Nie trzeba. Nie trzeba. Jesteś zajebisty. Dawaj. No dobra. Żeby wiedzieć, jak wybrać kawę, kiedy stoicie na przykład przed półką pełną różnych produktów, kupując kawę, to tak naprawdę jest podobny dylemat jak z winem. Macie 100, 200 etykiet i nie wiadomo, co tu wybrać. Białe, czerwone i na tym tak naprawdę kończymy zazwyczaj naszą znajomość tematu. Najprościej jest szukać jak największej ilości informacji na paczce. Jeżeli kupujecie kawę i tam jest po prostu napisane marka, opis, z lekką nutką dekadencji, zwiewna, intensywna, ale jednocześnie delikatna, to tak naprawdę nie wiecie, co kupujecie i kupujecie kota w worku. Im lepszej jakości jest kawa, tym więcej informacji o surowcu znajdziecie na opakowaniu. Z jakiego jest kraju, z jakiego regionu, z jakiej farmy konkretnej, w jaki sposób ta kawa została obrobiona i co najważniejsze, będziecie tam też mieć nuty smakowe, więc możecie mniej więcej przewidzieć, jak kawa będzie smakowała. I jeżeli ktoś nie lubi kaw owocowych, a zobaczy, że w profilu ma wypisane na przykład czarne porzeczki, do tego żurawinę i rabarbar, no to będzie wiedział, żeby od takiej kawy raczej trzymać się z daleka, a wybrać coś, co w profilu ma na przykład mleczną czekoladę, cukier trzcinowy i prażone migdały. Druga informacja to data palenia. Kawa jest produktem spożywczym, takim chociażby jak pieczywo. I im świeższa będzie, tym więcej zabierzecie smaku do filiżanki. Dlatego drugą informacją po pochodzeniu czy smaku kawy, jakiej powinniście szukać, to data palenia. Jeżeli nie ma daty palenia, to znaczy, że nie wiadomo, jak długo kawa leży na półce. Zatem jak długo powinna leżeć kawa na półce? Do 3 miesięcy od wypalenia. Pewnie zauważyliście, że przez całą długość odcinka na środku kadru stał nalewak i mogliście się zastanawiać, ej, w kawiarni podają piwo? Nie, nie, nie. To jest kawa tak zwana nitro coffee. Czyli po pierwsze, jest to kawa macerowana na zimno, czyli cold brew, czyli taka kawa, która zaparza się przez około 24 godziny w niskiej temperaturze. Poziom hipsterstwa rośnie. Tak, cold brew to ona, już 10% więcej. Ona jest, to jest bardzo proste, wystarczy wsypać kawę do słoika, zalać wodą i zostawić w lodówce na noc, po prostu. Ale ona przez to, że parzy się długo w niskiej temperaturze, będzie miała niższą kwasowość, będzie łagodniejsza, będzie mieć jednocześnie dużo kofeiny i z tej samej kawy parzonej w ten sposób wyciągniecie zupełnie inny smak. Ona będzie bardzo orzeźwiająca. A druga rzecz, no, to jest właśnie to nitro, czyli azot, którym wysycamy kawę i wypychamy z beczki, pozwala nam wysycić kawę gazem, tak jak powiedziałem, i nadać jej takiej aksamitnej tekstury jak w Guinnessie. Żebyś chciał spróbować. Może bym chciał. No to. Ja też bym mogła łyka. Też byś mogła łyka. Oczywiście. Co więcej, akurat dzisiaj, o ile pamiętam, to bazą do naszego nitro jest właśnie cold brew zrobione na kawie z Kenii. A nie, ja to biorę. Elo. Która jest godzina? Jest prawie północ. Okej, okay, wypiliśmy trochę kawy. W ogóle już mi się nie chce spać. Jesteś taki żywy. Jestem ja cały, słyszę lepiej. Jestem cały spocony już na pewno. Wypiliśmy, w sumie myślę, że każdy z nas wypił po kubku kawy. Ja jeszcze sobie wypiję. To był odcinek kawowy. Napiszcie, co myślicie. Jaka jest wasza ulubiona kawa? Jeżeli nie macie jeszcze tak bardzo spoconych dłoni jak ja, to możecie napisać jakiś komentarz, możecie wpaść na nasze Instagramy. Ty masz Instagram? Mam. A taki ten, otwarty, publiczny? Tak. To też możecie do Maćka wpaść na Instagram. I widzimy się za tydzień, tak? Ja tylko czuję swoje tętno teraz i słyszę je w uszach po tej kawie. Oj, nie tą chciałem, przepraszam. Tą chciałem.